W młodych latach też tą dyscyplinę trenowałem, też reprezentowałem Szkołę Oficerską Wojsk Pancernych w Poznaniu i sentyment do tej dyscypliny pozostał. W dniu dzisiejszym odbywają się tutaj Mistrzostwa Wojsk Lądowych nr 2, to są Mistrzostwa 12 Dywizji, bo taką nazwę mamy, w biegach przełajowych. Uczestniczyć tutaj będzie 7 jednostek po 13 zawodników. Na dystansach 2 km, 3 km i 8 km. Tu jest kilometr i tu mniej więcej kilometr jest, tak? Także wszystko mamy tutaj połapane. Na tych newralgicznych punktach, na zakrętach i tutaj przy tym mostku będą stali żołnierze, sędziowie. Także oni też tam będą notowali, czy ktoś nie skraca, chociaż nie warto, bo tutaj są jeziorka. To jest naprawdę ciężka praca, to przygotowanie się do biegów to trwa przez cały rok. Praktycznie tylko jeden miesiąc nie trenujemy, a 11 miesięcy trenujemy bardzo ciężko, trenujemy na zgrupowaniach w górach. To jest naprawdę bardzo ciężka praca. Na czym różnią się takie trasy biegów przełajowych? Nie, to zależy, bo na przykład każdy zawodnik lubi inną trasę. Ja na przykład bardzo lubię przełaje. Biegam maraton, ale to nie jest dla mnie mój dystans. Ja wolę krótsze dystanse, maratony są dla mnie za długie. Wolę coś krótszego, spokojniejszego, tak jak tutaj powiedzmy. A na to dzisiaj ma Pan apetyt? Nie, nie, dzisiaj nie. Dzisiaj są młodsi chłopacy. Ja po prostu tylko biegam, żeby być do zespołu. Mam nadzieję, że jakoś im pomogę, a oni niech wygrywają, nie? Mamy. Dobra, jak nie ma kotła, to...